Cześć. Cześć. Witamy Was w kolejnej naszej wędkarskiej przygodzie. Dzisiaj jesteśmy też na małej rzece jak ostatnio. Z tym, że dzisiaj troszeczkę inaczej. Łowimy dzisiaj stacjonarnie. Łowimy na fiderki. Mamy po jednej wędce i będziemy uskuteczniać łowienie z gruntu na małej rzece, tak jak wspomniałem. Także zostańcie z nami, zapraszamy na film. Podejrzewam, że dzisiaj będzie się działo. Witamy Was w kolejnej wędkarskiej przygodzie. Zaczynamy łowienie. Zorganizowaliśmy sobie właśnie stanowisko. Będziemy łowić dzisiaj głównie na magoty. Mamy też w zestawach jakieś pelety, troszeczkę zanęty, troszeczkę drobnego peletu do koszyka, no i pelet taki na włos, jak i kukurydza. Zobaczymy, co będzie skuteczne. Rzeczka jest mała. Byliśmy tutaj ostatnio ze spinningami, ale jak pamiętacie, szybko żeśmy zrezygnowali ze względu na to, że wcześniej z samego rana była burza, no i ta woda niestety nam się podniosła. Totalnie zakolorowała i co ciekawe, wczoraj wieczorem jeszcze przed naszym wyjazdem znowu się okazało, że miała być w nocy burza, miało padać, dlatego żeśmy stwierdzili, że w razie W, jeżeli ta woda się podniesie, nie będziemy marnować czasu ze spinningiem, tylko przyjedziemy sobie z fiderami. No i zobaczymy, co się będzie działo. Cel wiadomo, każda ryba z gruntu będzie cieszyć, czy to by się trafił jakiś klej, czy jakaś brzana, no wiadomo, fajnie by było. Nie jest to jakaś duża rzeka, także nie spodziewam się tutaj jakichś rekordowych ryb. Myślę, że oprócz tych dwóch gatunków, czyli klenia i brzany, można się spodziewać jakiejś płoci, nie wiem, czy to jest leszcz jakiś. Wydaje mi się, że powinien być też lipień. Wydaje mi się, że powinien być tu pstrąg. No zobaczymy. Będziemy sobie nęcić, będziemy sobie wybierać różne miejsca. Mamy kawałek rzeki tutaj, gdzie jest fajny dostęp z brzegu, także będziemy kombinować. Jesteśmy sami nad wodą, nie ma jak na razie żadnych wędkarzy. No i zobaczymy. Miejmy nadzieję, że coś się uda nagrać, coś się uda pokazać. Później Wam pokażemy jeszcze nasze wszystkie przynęty, zestawy, jak wyglądają. I zostańcie z nami.
Ale prawdziwy relaks. Cisza, spokój. Fajny pokój. To już nie była mała ryba. O, to był kleń. Kurczę, no spojrzałem się w kamerę i uwierzcie mi, myślałem, że mi kija z tego, z podpórek zdejmie. To jest właśnie to. To są właśnie te gwałtowne brania. To nie jest kacper mała ryba. Kleń czy brzana to po prostu odjazd robi, a zwłaszcza tutaj na takiej małej rzece, na takich delikatnych zestawach, na które my łowimy, w tej chwili może być tak, że... Jest coś? W tej chwili może być, że, może być tak, że dosłownie to są ułamki sekund. Kieł. No to nie, złe jaja. No wiesz, czysta rzeka, to tutaj każda ryba taka może być, nie? Ale od razu było widać zupełnie co innego, bo przez chwilę w ogóle nic nie drgało, czyli mała ryba jest gdzieś z boku. I nagle potężne szarpnięcie, potężne branie. Znowu. Mam naprawdę ochotę złapać jakiegoś fajnego klenia albo brzana. W ogóle jak tam rzucam pod te krzaki, to jedna rzecz jest taka, że nie ma w ogóle drgania od małych rybek. Podejrzewam, że może być taka sytuacja, że tam będzie siedziała jakaś większa ryba. Ale było piękne granie, no. A ma jedną razę. Fajny, mały kiełbik złapany na robaczki. Czerwone i białe. U mnie też co chwilę coś tam szarpie kijem. Też jakaś drobnica. Też na robaki łowię. Jednak ja mam troszeczkę większy haczyk i podejrzewam, że te małe ryby mają troszeczkę z nim problem. Dlatego podszarpują, podciągają za końcówkę robaka i tak to wygląda. Chyba będę musiał się na pelet jakiś przerzucić. Jednak są lipienie w rzece. Tak jak żeśmy przypuszczali. Właśnie Kacper jednego złożył. W samym nurcie, nie? No i dobrze, właśnie o to chodzi. A widzisz, mój gaz jest dobry. Mam dobrego gaza. O, bo ale będę to gaza. To daj, wyjmiemy.
Daj, wyjmij. Nie wiem, czy będzie się podobało. No ja pokaż szybko tam. Tak, stań tylko. Lipień, piękny nasz. Pan lipionek. Z płetwą piękną. Do wody lepiej. Mieliśmy jakąś matkę? Nie. Ładna rybka, nie? Ale nie było potem, bo po skorobie mamy do mojego. Zobaczymy. No niedużo, to chyba jakiś plenik bardziej. Czekaj. Wody tam nie widzę. Tata plen. Przyciął ładnego klenia. W końcu kleń na feeder. Ładny. Ładnie. Właśnie po taką rybkę tutaj przyjechaliśmy. No, ta ryba chyba się liczy jako moje cztery małe. Ale ładny, grubiutki. No i proszę. Weźmiemy i stąd ten kapkot. Tutaj tylko trzeba przejść. Raz, dwa. Jednak kleniu ładny. O. Popatrzcie sami. Nie fajnie. Ładnie się wpiął. Zobacz, jak ładnie jest zapięty. Widzisz to? Patrz, mały haczyk, dwunastka. Pelet na włosie. Zebrał ładnie. Olbrzymie, znaczy się bardzo gwałtowne branie. Koszyk i zestaw taki. Czekaj, bo nie mam, nie mogę go odhaczyć. Gdzie tutaj? O. Koszyk. Na skorum. O. I kurczę, popatrz, no. To na co wziął? Na pelet. Dobra, puścił. Spicy sausage? Tak. Nie spicy sausage, tylko krylowe. O. Także ładna rybka. Nie jest duży, ale powiem ci, że kijem potargał i to galancie. Super rybka. O, mhm. Piękne. Dobra, nie będziemy go męczyć. Pozwolimy mu odpłynąć sobie do domu. Ładna rybka, pięknie. Chwilę on dojdzie do siebie zaraz. Widzisz go? Pa. Już popłynął. No. Jednak... Jak wrażenia? No, wrażenie jak najbardziej pozytywne. Bardzo chciałem złapać klenia na feeder, no i się udało. No. Może nie był jakiś tam rekordowy, ale tak jak mówiłem, tutaj na tej rzece nie spodziewamy się jakichś rekordów. Bardziej liczymy na ilość niż na wielkość tych ryb i na dobrą zabawę. To jest najważniejsze. Najważniejsze, że się cieszysz. Bardzo się cieszę. Pokaż się do kamery.
Peter, wyśpisz. Uklej. No. Uklej ty. Uklej sobie, ukleję do ręki. Na co wzięła? Lipa troszeczkę. Na feeder się nic kompletnie nie dzieje. Już mamy prawie południe. Po tym praktycznie kleniu wszystko totalnie ucichło. Szkoda. No i wyobraźcie sobie, że Kasper postanowił się trochę przezbroić, a mianowicie zrobił sobie z wędki z fiderka, zrobił sobie wędkę spławikową. Mieliśmy akurat jeden spławik w pudełku, także przydał się. No i co ciekawe, łowi cały czas na przepływankę, wypuszcza sobie daleko, daleko zestaw, ile można. No i tam coś od czasu do czasu skumie, a to jakaś mała płotka, a to jakaś ukleja. Teraz przed chwilą złapał fajnego konia, zaraz wkleję zdjęcie, bo niestety kurczę nie mogłem włączyć kamery, nie wiem czemu, chyba mi pilot siadł. Nagraliśmy tego, ale zrobiłem mu zdjęcie telefonem, także zaraz zobaczycie. Ładny okonek. Mówił chwilę, bo mnie nie było teraz. Mówił, że chwilę wcześniej też miał takiego podobnego, tylko że stracił się niestety. No, tak czasem bywa. Przy brzegu mu się odpiął. A poza tym fajnie jest posiedzieć, niesamowity klimat. Cisza, spokój. Rzeczka sobie płynie. Niestety poza tym nic się za bardzo nie chce dziać. Od rana wielkie poruszenie. Były małe ryby. Był lipień. Był później ładny kleń. Potężne branie. Szczerze mówiąc, ja dużo ryb na feeder nie złowiłem w życiu, ale ten kleń był, powiedzmy sobie, takim moją życiówką, jeżeli chodzi o kleje na feeder. I naprawdę niesamowite branie, a Kacper pokazuje kolejną zdobycz. Także przepływanka działa. Tutaj jest zestaw ze spławikiem. O, widzicie? Zrobiony, tak jak widać. Stoper, dociążenie. No i taki właśnie przypłon z maluteńkim haczykiem. I na haczyku robaki. Od czasu do czasu kilka robaków sobie wrzuca w nurt. I tutaj jak zobaczycie, ja wam to pokażę. Tutaj jest główny nurt. I tam wypuszcza sobie aż pomiędzy brzeg, a te nawisy. Tam są przeważnie brania jakieś. Tam jest troszeczkę głębsza dziura, bo tutaj jest dosyć płytko, ale tam jest już jest głębsza dziura, także można właśnie się spodziewać ryb. Ja miałem tam ulokowany właśnie zestaw z koszyczkiem. Kiedy Kacper zaczął łowić właśnie na spławik, to postanowiłem wyjąć, bo tak jak mówię, od momentu kiedy miałem tego klenia do teraz, a była to około godziny 6 rano, po prostu nic się nie działo na mojej wędce. Próbowałem różnych kombinacji, próbowałem robaków, próbowałem kukurydzy, próbowałem różnych peletów, nęciłem też peletami, nęciłem kukurydzą, no niestety nic się nie zadziało. No a Kacper, jak widzicie, tutaj z takimi właśnie małymi rybkami sobie wojuje. I co? No i czasami się większe trafiają. Czasami tak, czasami coś większego się trafi. No. Miejmy nadzieję, że w końcu coś konkretnego się trafi, nie? No ale jak nie, to nie. Jak tak, to tak. Będzie fajnie. Jak się trafi, jak nie, to i tak jest spoko, bo spędzamy sobie fajnie czas nad wodą. Jest naprawdę fajnie, przyjemnie, tu cicho.
rzeczka sobie, jak widzicie, fajnie płynie. Nie jest duża, woda jest dosyć płytka. Nie jest tak zakolorowana jak ostatnio. Można powiedzieć, że jest bardzo czysta nawet. Może też dlatego ciężko jakąś konkretną rybę. Póki było jeszcze tak szaro, zanim się w słońce wzbiło, tak konkretnie zaczęło przyświecać, no to właśnie mówię, były częste brania, był ten tleń, a później wszystko ucichło, kiedy słońce wzeszło wysoko i zaczęło oświetlać tutaj ten odcinek rzeki, gdzie siedzimy. Teraz pozostała zabawa tylko z takimi małymi pipsztokami. Nawet to cieszy. Co? Nawet takie małe rybki cieszą. Pewnie, że cieszą. Najważniejsza jest zabawa, nie? No, ale na przykład jak spuścić w dobre miejsce, dobrze zarzucić, dobrze się przygotuje z lekką wędką, możesz się oczekiwać czegoś większego trochę. Mhm. Szczerze mówiąc, troszeczkę ten kijek i ta żyłka na tym kołowrotku nie jest za bardzo dostosowana jest do tej metody, bo żyłka jest bardzo gruba. Kij typowo taki pikerek, to jest małe przelotki, nie pozwalają też na dalekie rzuty. Ciężko się też wysnuwa tą grubą żyłkę, no ale... Jakoś widzę, że Kacper radzi, skoro łowi ryby. Nie? No. Nie jest to science fiction. Nie? Nie. Dobrze, zobaczymy. Może jeszcze coś się zadzieje, nie? Kończymy na dzisiaj. Niestety, oprócz tego fajnego poranka, resztę dnia już mniej ekscytujące, praktycznie nic się nie działo, cisza, spokój, prócz kilku małych tam rybek, no kaspra okoń jakiś tam i tyle. Ja praktycznie już nic nie złowiłem. Jakie wrażenia po dzisiejszym dniu? Dla mnie fajna zabawa, szkoda, że tylko większej ryby nie było albo brzony. No dokładnie, tylko tego nam brakowało, poza tym fajna pogoda, fajna rzeczka, fajny klimat. Niestety, wydaje mi się, że po prostu w tamtym tygodniu żeśmy narzekali, była kawa z mlekiem. Byłoby na pewno lepiej podbrzane w takich warunkach. Dzisiaj jest zupełnie inaczej, jest dużo niższa woda, jest też krystalicznie czysta. Wydaje mi się, że te ryby po prostu gdzieś tam pod drzewami w korzeniach siedzą i nie chcą wyjść. Próbowaliśmy różnych sposobów nęcenia. Nic niestety nie przyniosło to efektów. Miejmy nadzieję, że następnym razem będzie lepiej. Przyjedziemy tutaj jeszcze raz na pewno. Może nie raz, może więcej razy, zobaczymy. Ale poczekamy troszeczkę, jak ten deszcz popada jednak. Niech ta rzeka się trochę podniesie. Niech ta rzeka może nabierze troszeczkę więcej życia. Wiadomo, dzisiaj w takich warunkach może lepszy by był spinning, chociaż też nie wiadomo. Bo przy tak małej rzece podejrzewałem, że podejść do brzegu i namierzyć klenia to było naprawdę mistrzostwo świata. Generalnie, tak jak mówię, niska woda, mała rzeka, krystalicznie czysta woda, bardzo płoszy to ryby. Jak wystarczy podejść do brzegu i praktycznie te klenie, zanim my podejdziemy jeszcze, to podejrzewałem, że uciekną. Także no, dzisiaj była decyzja, jedziemy z feederami, wyszło jak wyszło, no. W sumie najgorzej nie było, ale troszeczkę wydawało mi się, że będzie lepiej. Cóż, żegnamy Was na dzisiaj tyle, do zobaczenia w następnym filmiku, już niedługo, następny odcinek już będziemy kręcić ze spinningiem, także trzymajcie się, pozdrawiamy. Do następnego razu. Do następnego filmiku.